Yo, 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 siemaneczko byczki, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, na moim kanale Arab Zor. Pięknie, powiem ci, że the best, tego się nie spodziewałem, Krzysiu. Byłem faktycznie w stroju ratownika medycznego. No teraz nie mogę uwierzyć, co to się tam odpierdziczyło. Wiadomo, pan Krzysiu rozpara, znam go osobiście. Cool facet, no ale to co odwalił z tym przebraniem i w ogóle szpieg XXI wieku, moim zdaniem DBS number one. I na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy to robić. Nigdy bym na to nie wpadł, strój medyczny, kurde no, beautiful. No teraz nie mogę ze śmiechu. Naprawdę nie mogę, no pozdrawiam panie Krzysiu, jest pan najlepszy, DBS. Gromda boi się The Wall. A dlaczego? Już wam to tłumaczę. Niejaki Grabowski coś tam marudził i Borek, który jest winny za to, że Brzęczek odszedł z naszej reprezentacji i to on wszystko spierniczył. Teraz Gromda ma pretensje do The War i boi się The War. Nagle wszyscy się oburzyli, wszyscy chcą walki z Denisem. Bo wiadomo, Denis stał się troszeczkę bardziej medialny, troszeczkę więcej papy można zarobić. I co? Nagle nie chcą walczyć u Borka. Wszyscy chcą walczyć z Denisem. Bo boją się go, boją się jego i boją się The War. A Gromda, upadek, jeszcze raz upadek. Nie ma kasy, nie ma tam nic. The War jest co? The War jest groźne. A Gromda jest co? Do bani. Dzisiaj jesteśmy przy stadionie Arsenalu Londyn. Przyjechaliśmy zrobić małe przeszpiegi. Aczkolwiek z tych wszystkich klubów lubię Arsenal. Nie jest to zły klub, wiadomo, dużo osiągnięć. Barwy podobne co Nottingham, ale wiadomo, Nottingham przyjeżdża tu. W herbie tego klubu są jakby dwie armaty, więc zrobimy bombardowanie niezłe. Nottingham tu wlatuje, robi czwóreczkę. I co, jedziemy do domu i będziemy się szczycić z tym zwycięstwem. Ale pamiętajcie, najpierw muszą wejść do Premier League i tutaj zagościć. Także mi się wydaje, że wszystko się uda. Także pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, lew jest co? Groźny! Elo! Jerzy Brzęczek, mój ulubiony trener, będzie trenerem polskiego klubu. I co, Borek? Borek, głupio ci w ryju, co? Wiadomo, zniszczyłeś go. Przez ciebie Brzęczek odszedł, ale znalazł się klub, który mu pomógł. Brzęczek zrobi dobrą robotę. Ja jestem o tym święcie przekonany. A gdyby Brzęczkowi nie wyszło, no to Nottingham Forest ewentualnie w przyszłym roku, gdyby tak nie udało mi się awansować do Premier League, to wtedy mógłby zastąpić tego trenera, który teraz prowadzi Nottingham Forest i ewentualnie wziąć się za tą drużynę i zaprowadzić ten klub na same szczyty. Także Borek, jeszcze raz, nie udało ci się zniszczyć Brzęczka i Brzęczek sobie poradził. I co? Brzęczek jest co? Groźny. Ferrarka, Ferrari kontra Polak, Polański, co ja o tym sądzę? Skoro większość ludzi chce tego pojedynku, no to trudno, no to niech się odbędzie. Pojedynek bez limitu czasowego, no limits. Wydaje mi się, że będzie tu ciężki knockout. Polański odpłynie za światy, tak mi się wydaje. A jeszcze, by the way, chciałbym wspomnieć o Filipku, pasikoniku, który sobie tam coś tam zabrzęczy, tam sobie coś tam zawalczy. Mogę z nim zawalczyć też w takim pojedynku no limits. Soccer kiki,
mogę zaakceptować, jak w prime byłem. Nie ma problemu. No limits. Lecimy z tym koksem.